Witam serdecznie, pan Kazimierz Tomaszewski, legenda włocławskiej koszykówki, oprowadzi teraz chłopców z Steli Cieszyn po hali mistrzów, a to też jest hala, która tutaj ma swoją historię, prawda? Ale zwróć uwagę, kolego Zibi, że przed takimi mistrzami to drzwi się sam otwiera. O! Idziemy do hali mistrzów. Przepuśćcie mnie, bo ja tutaj może jako pierwszy pójdę. Najwięcej meczów w historii. Pan dwa słowa chce powiedzieć, panie Grzegorz, Kazimierzu? Przy okazji, na razie muszę młodych oprowadzić, by się skupić na to, żeby... Rekordy zawodniki w Polsce, tak. Lidze punktowe to ile, Grzyszu? 1044 punkty! W sezonie. To w sezonie. A w ogóle jest Grzyszuk jest liderem wszechczasów. A gdzie Andrzej Pruta z Rudy Śląski? Dopiero trzeci. Andrzej. Mało sezonu. Ale jest i Romek Prawica. Tak. I Szubarga jest. Znacie te nazwiska? Almeida. A tu co macie? Mistrz Polski. Mistrz Polski. Super puchary. Obejrzycie później na żywo. Idziemy dalej. Mamy jednego. Sander Zimic. I nasz zawodnik. Jesteśmy w hali mistrzów. Jak to mówi? Wow! Jak wam się podoba hala? Taka kameralna. No, za rozgrzewki, bo moi zawodnicy zawsze za rozgrzewki albo za karę. Nie ma kar, nie? Nagrodę. Biegali po tych schodach do góry. Ile razy? Przejdźcie się i zobaczcie, jak wygląda ładnie hala z góry. Idziemy tam. I później się spotkamy na dole. A co wam chciałem powiedzieć? Zwróćcie najważniejsze miejsce tutaj, to jest oczywiście dach i do góry. Kto jest? Luba. I kto jeszcze? Tu są, panie trenerze, czy te numery są w Anwilu zakazane? Zakazane. Zastrzeżone? Nie wolno. A jaki trener miał numer, jak kiedyś grał? Ósemka. Tego tej hali nie było. A co to za zawodnicy? Parę słów. Milik. 2.11. Sanders. 1.90. Jedynko, dwójka, ten center. Pierwsza piątka? No, wchodzą. Czasami, ale na obu poza. A ten młody tam, Carlos? No to jest nasz wychowanek. 2007 roczny, Bartek Łazarski. Panie Łazarski! Na chwilę do telefonu. Też mu możecie zadać jakieś po tym pytanie, skąd on się tu wziął. On jest tylko od was o rok starszy. To jest zespół z Cieszyna. Widzisz, teraz chłopacy ci będą kibicować na mistrzostwach Europy, jak pojedziesz. Także co, co medal przywiezie z mistrzostw Europy. Ile punktów zdobyłeś w pucharach Europy? 6. A? 6 w jednym meczu. A łącznie tak mniej więcej? 8. A seniora? Seniora czy tak? Trudniej seniorach jak w pucharach Europy.